Ahoj! To. Trochę trudniej, no, żeby nie było. Mamy sobie bloczek i dwa klocuszki. I w którą stronę się poruszy i tak dalej, dobra. Od czego tak naprawdę to zależy, w którą stronę to się zacznie wszystko poruszać, czy w to? No masz chwilę do zastanowienia w tym czasie, nie wiem, się podrapię, pobiję. To od masy zależy. Od masy zależy. Jeżeli któraś jest cięższa z tych dwóch, to poleci w stronę tego cięższego. I w tym przypadku patrzymy na te dwie masy, M1 i M3. Czyli o to. I ustalamy, która jest większa. M1 jest większa, czyli wszystko się przemieści w tą. Więc ustalone. Dobra, jesteśmy w stanie wypisać sobie siłę. Ja nie podpisałem tutaj promienia. Wypisujemy sobie siły. Siły Q1, Q3, dlatego, że mamy tu Q1, tu Q3. Dobra, wypisaliśmy sobie. Są trzy ciała, czyli klocek, bloczek. Czyli będą dwa naciągi nici. Czyli N1 i N2. Mamy do tego jeszcze masę tego bloczka, masę klocków M1, M3 i promień bloczka. Dobra, to jak sobie już zrobiliśmy taki bardzo fajny i legalny rysunek, to możemy wypisać siły wypadkowe i momenty sił wypadkowych działających na wszystko, co tutaj mamy. Dobra, skupiamy się na klocku numer 1. Siła wypadkowa pierwsza, z racji, że to się poruszy w tą stronę, będzie równa Q1 minus N1. Czyli siła wypadkowa pierwsza to jest Q1 minus N1. Ja teraz przejdę do trójki. Siła wypadkowa działająca na trzecie ciało to będzie N2 minus Q3, dlatego że porusza się do góry. Czyli N to jest tutaj, N2 minus Q3, siła wypadkowa trzecia i przechodzę teraz do naszego bloczka. Moment siły wypadkowej działającej na bloczek spowodowany jest momentem siły spowodowanym siłą N1 i momentem siły spowodowanym siłą N2, czyli naciągiem tym i naciągiem tym. W tym przypadku, no tak jak było z teorii, one muszą być pod kątem jakimś tam, albo przedłużyć, żeby było 90 stopni, tutaj to prejs promień, to jest zawsze fajnie. Czyli moment wypadkowy dwójka to jest R2, ja już wyjąłem przed nawias i nie podpisałem oczywiście indeksu, R2. W nawiasie N1 minus N2. N1 dlatego, że to będzie się poruszało w tą stronę. Czyli N1 minus N2 jest pach. Dalej, epsilon razy i to jest rozpisanie tego momentu. Tak, dlatego, że tak jak pamiętamy, druga zasada dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brzmiała jakoś tam, nie chce mi się tego powtarzać, że przyspieszenie kątowe razy moment bezwodności i znowu przyjmujemy, że moment bezwodności bloczka będzie równy 1 druga m kwadrat, ale to za moment. Czyli tak, epsilon razy i, rozpisuję sobie ten moment, równa się, to przepisuję dalej, R2 razy N1 minus N2. OK. Jestem w stanie zamiast przyspieszenia kątowego napisać zależność taką, żeby uwzględnić przyspieszenie liniowe, czyli tak jak wcześniej, A przez R. Czyli A przez R2, A jest wszędzie takie samo oczywiście, razy 1 druga, już moment bezwładności rozpisuję, 1 druga M2 R2 kwadrat równa się R2 N1 minus N2, już mi się nie zmieściło, to musiałem to tutaj. Jeżeli mamy to z takiej postaci, to tak jak wcześniej, to i to idzie wąt, zostaje nam 1 druga AM2. Ja to sobie przepisałem, o tutaj. 1 druga M2 razy A równa się N1 minus N2, czyli jest OK. Dobra, z pierwszego rozpisujemy sobie AM1, czyli wypadkowa działająca na pierwsze ciało, równa się M1G minus N1, OK. I rozpisujemy sobie jeszcze trzecie, AM3 równa się N2 minus Q3, czyli M3G. Wszystko jest rozpisane, teraz sumujemy lewą stronę, sumujemy prawą stronę, przekształcamy. Ja już to wszystko zrobiłem w jednym ruchu, dlatego że po lewej stronie mamy tak M1 plus 1 druga M2 plus M3, a po prawej stronie będziemy mieli M1G, to się skróci, minus M3G. Czyli w liczniku, bo po prawej stronie jest licznik, otrzymujemy M1G minus M3G, a w mianowniku sumę tych mas tutaj, czyli M1 plus 1 druga M2 plus M3. Jestem w stanie podstawić teraz, G wyjąłem przed nawias wcześniej tylko, jestem w stanie podstawić wartości. G równe 10, w nawiasie mamy M1, czyli 0,3, tak, minus M3, czyli 0,2, to jest 0,1 razy 10, to jest 1 po prostu, przez M1 to jest 0,3, plus 1 druga razy 0,3, czyli plus 0,15, plus M3 równe 0,2, tu wychodzi w sumie 0,65, czyli 1 przez 0,65, tak? 5, 6, tak, 0,65. 1,54 metra na sekundę kwadrat. Tyle dokładnie wychodzi nasze przyspieszonko. Jeżeli puścimy sobie strzałkę, bo tak, chcieliśmy to, przyspieszenie liniowe, do tego jeszcze chcieliśmy przyspieszenie kątowe. Przyspieszenie kątowe to jest A przez R, tak jak było określone to wcześniej, czyli 1,54 metra na sekundę kwadrat przez 0,1 metra. No dzielić coś tutaj, to przesuwamy w prawo, jest 15,4 radiana na sekundę kwadrat. Jest, to już druga rzecz załatwiona. I trzecia rzecz, jaką chcemy, to są naciągi nici. Naciągi N1, N2 przekształcamy sobie z tych wzorków. Można zrobić z tego, potem z tego, ale to jest tak, że trochę nam się może to wszystko pogubić w trakcie, więc korzystamy z tego i z tego, z pierwszego i trzeciego. Tutaj N1 widać, jeżeli przeniesiemy na tą stronę, a M na tą stronę, to otrzymamy, że N1 równa się M1G minus AM1. M1 wyciągam przed nawias, mamy G minus A. M1 to jest 0,3 kg, możecie mi wierzyć na słowo, ja to liczyłem sam przed chwilą. Jest dobrze policzone, ale nie chciałem się już wypisywać.
Tak, jestem leniem, wiem, sorry. Tu jest 10, a wyszło 1,54, wychodzi 2,5 N, oczywiście z jakimś tam zaokrągleniem, bo to nie wyszło tak idealnie. I N2, przekształcamy stąd, to jest M3G na tą stronę, czyli M3, jak wyłączyłem przed nawias, to trzymamy G plus A. M3 jest równe 0,2 kg, G plus A to jest 11,54 m na sekundę, wychodzi 2,3 N. I znowu można zauważyć tą fajną zależność, że naciąg ten pierwszy jest większy niż ten naciąg drugi. Ja na początku się bałem, że może coś tutaj zrąbałem, ale nie, no ja bym coś zepsuł, bez przesady, dobra. Tutaj mielibyśmy 10 minus 1,54, tutaj jest 1 plus, ale to jest większe niż to, więc tam wychodzi i tak. Czyli znowu jeszcze raz, 2,5, ta ma 2,3, czyli ta jest większa od tej. Dobra, ale to jeszcze na koniec, zaraz będą jeszcze kolejne podpunkty. Więc to nie jest koniec zadania, możemy tutaj, wiesz, stay tuned, bo zaraz będzie jeszcze jakieś tam kinematyczne zależności na przebycie drogi tych, ale to muszę sobie jeszcze poprzypominać to wszystko, no. Dobra, podpunkty BCD. W podpunkcie B mamy obliczyć na końcu pierwszej sekundy ruchu, to ustalmy sobie, odkąd dokąd trwa pierwsza sekunda, od 0 do pierwszej, czyli na końcu pierwszej sekundy, skoro trwa od 0 do pierwszej, to będzie po jednej sekundzie, tak najprościej mówiąc, bo takie było fajne polecenie. Na końcu pierwszej sekundy ustalić, w jakiej odległości od siebie będą o te O2 klocki, jeżeli na początku były na tym samym poziomie. Czyli mieliśmy je o tako, puszczamy, zaczynają jechać w ten sposób i na jakiej odległości od siebie będą te dwa klocki. Dobra, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że mieliśmy to przyspieszenie, czyli zejdziemy już tutaj sobie do kinematyki, najprościej mówiąc. Mieliśmy obliczone przyspieszenie naszego układu, czyli że to się porusza w dół z przyspieszeniem 1,54, a to do góry 1,54, tak samo, nie? Dobra, i mamy to przyspieszenie. Wiemy, że droga przebyta przez ciało, oczywiście skoro jest przyspieszenie, to jest ruch jednostajnie przyspieszony, żeby ktoś tutaj nie rąbnął niczego z jednostajnym. Droga S tutaj i jednocześnie to ten klocek będzie poruszał się z drogą S do dołu, a ten przebędzie drogę S do góry. Dobra. Wiemy, że droga S z ruchu jednostajnie przyspieszonego to było V0T plus AT kwadrat na 2. V0 nie mamy, bo nie było prędkości początkowej, bo zrobiliśmy po prostu tak. Natomiast ten drugi człon, czyli AT kwadrat na 2 już wystąpi, czyli wzór na drogę S równa się AT kwadrat na 2. Zwróćcie uwagę, bo to też się może pogubić, że przyspieszenie układu w związku, że są te masy i to się jakoś tam porusza, wynosi 1,54 m na sekundę kwadrat, a nie 10. Żeby ktoś nie wpadł tutaj robić zrzutów o to. Dobra? To jest kompletnie co innego. Dobra, czyli w tym przypadku, jeżeli mamy obliczyć odległość, na jakiej one się znajdą po puszczeniu, czyli o tak o, to jedno przemieszcza się o S do dołu, a drugie to S do góry. To jaka będzie odległość wzajemna między nimi? A? Chwila prawdy. 2S. Skoro będzie 2S, to musimy obliczyć dwa razy to, czyli jak ja sobie podstawię tam X, załóżmy, równe 2S, to te dwójki się poskracają i wychodzi AT kwadrat. Podstawiam A równe 1,54 m na sekundę kwadrat razy 1 sekunda do kwadratu, sekunda kwadrat, sekunda kwadrat idą out, wychodzi 1,54 m. Dobra, to był podpunkt B. A z racji, że ja zmieściłem wszystkie trzy na jednym momencie, znaczy na jednej tablicy, to sobie zrobimy naraz. Podpunkt C. Mamy obliczyć wzajemną prędkość wzajemną wartość prędkości. Ja wiem, że ja zawsze mówię tą prędkość, ale oczywiście w domyśle mam wartość prędkości, żeby nie było, bo prędkość i wartość prędkości to jest co innego. Tłumaczyłem, jak coś, w którymś filmie. Dobra. Mamy obliczyć wartość prędkości wzajemną tych dwóch klocków po upływie jednej sekundy. Czyli ten w dół będzie się poruszał z jakąś tam, a ten w górę z jakąś tam. Dobra, jak to najfajniej zobrazować? Jeżeli mamy dwa samochody, co nie? Mamy dwa samochody. O, są dwa auta. I teraz, jeżeli one od siebie się oddalają w ten sposób, to jeżeli jedno auto ucieka z prędkością 3 metry na sekundę w tą, z wartością prędkości, niech będzie, 3 metry na sekundę w tą stronę, to w sumie ten, wydaje mu się, że on ucieka 3 metry na sekundę. A jeżeli ten by uciekał 3 i ten jednocześnie w tą wiał 3, to jeżeli ktoś by patrzył przez tylnią szybę na ten samochód, to miałby wrażenie, że on wieje z prędkością 6. Czyli by było to samo, żeby ten stał, a ten jechał dwa razy szybciej. Dobra, zobrazujmy to sobie jeszcze raz. O tak, o, jest, dobra. Teraz wyobraź sobie, siedzisz na tylnej szybie, nie siedzisz na tylnej szybie, siedzisz w samochodzie z tyłu i patrzysz przez tylnią szybę, twój samochód odjeżdża, tamten odjeżdża i wydaje się, że jest szybciej. Dobra. Czyli nasza wzajemna prędkość względem siebie, tak to jakoś fajnie po polsku trzeba ująć, będzie równa dwa razy prędkości o tego, na przykład poruszającego się w dół albo tamtego do góry. Z racji, że one mają to samo przyspieszenie, tylko w innym zwrocie, to wartość będzie ta sama, czyli możemy sobie po prostu pomnożyć razy 2. I znowu, wzór na prędkość końcową to było V0 plus A razy T. V0 wynosi 0, bo zrobiliśmy sobie o tak o. Więc mamy 2 razy ten drugi człon A razy T. OK, 2 to jest 2, a to było 1,54 i czas to jest 1 sekunda. Ja jestem leń, w przybliżeniu to jest 3 metry na sekundę, no było 3,08, już nie chciałem się pisać. 3 metry na sekundę to by była prędkość wzajemna tych dwóch klocków po upływie 1 sekundy i na koniec jeszcze trzeba obliczyć prędkość kątową po upływie 1 sekundy naszego bloczka. Oto. Małe przypomnienie,
Z czego korzystamy, jeżeli chcemy ustalić, jak narysować omegę, jeżeli mamy podane, że nasz bloczek porusza się o tak o? No, zastanów się, ja zaraz powiem. Tu o. Mamy tą omegę i chcemy ją narysować. Korzystamy z reguły prawej dłoni, czyli jeżeli cztery wygięte palce tu o nam pokazują, to omega działa tam. Za tablicę to było x. Dobra, to jak coś, to tam byśmy narysowali sobie omegę. No to tak. Omega ze wzorów, oczywiście też były wzory te nasze święte. Omega to była omega 0 plus epsilon razy t. Omegi 0 nie mamy, czyli mamy epsilon razy t. Epsilon policzyliśmy wcześniej, to było 15,4. Czas 1 sekunda, czyli 15,4 radianów na sekundę. Jeszcze raz. Prędkość 15,4 radianów na sekundę oznacza, że w ciągu jednej sekundy nasz bloczek obróci się o kąt 15,4 radiana. O! Wiem, że kiedyś popełniłem błąd tam przy nagrywaniu ruchu po okręgu, ale sobie przypomniałem, poprawione. Także to. Dobra, no to co tu? No nie ma więcej co gadać, nie? Równie pochyła. Znowu, równie pochyła. Dobra, mamy równie pochyłą. I te takie, te... Walec mamy na równie pochyłej, staczający się tak zżyt po równie pochyłej. Równia jest pod kątem 30 stopni, masa walca to jest pół kilo. Mamy obliczyć przyspieszenie, z jakim będzie się ten walec staczał oraz siłę tarcia. To co, zaczynamy standardowo. Dla wielbicieli równi pochyłej. Znowu, jak nie pamiętasz, to wracamy do innego filmu. Standardzik. Dobra, rozpisujemy sobie tam siły działające. Ja nie rozpisywałem wszystkich, żeby nie gryzmolić tutaj na tym rysunku, ale tak. Mamy siłę ciężkości, musimy ją przenieść na układ odniesienia związany z naszą równią. Czyli tu mamy QY, tu mamy QX. Kąt, to wiadomo, że będzie tutaj. Już tam tutaj nie rysowałem, mówię, żeby nie ma zgrolić. Od razu pojechałem na szybko z wypisaniem tych wszystkich zależności. Mówię, jak jeszcze nie wiesz, o co chodzi, to zapraszam do filmu o równi pochyłej. Okej. Okay. Działa siła Q, działa siła T. No to co? Siła wypadkowa działająca na ciało jest złożona z tej siły, która powoduje ten ruch w dół, czyli QX i tarcia w tą stronę. Czyli wypadkowa działająca na ciało to jest QX minus tarcie. Czyli FW, siła wypadkowa, to jest QX minus tarcie. Tak? Czyli M razy A równa się MG sinus alfa minus mi MG sinus alfa. Prawda? No, nieprawda. Dlaczego nieprawda? Dlaczego nieprawda? Dlatego nieprawda, że ja tutaj nie rozpisałem tarcia. Nie rozpisałem tarcia, dlatego że to, co powiedziałem, mg sinus alfa minus mi mg cosinus alfa, mi mg cosinus alfa jest tylko wtedy, kiedy jest to tarcie posuwiste. A tu nie jest tarcie posuwiste, tu jest tarcie toczne i ono jest inne. Dobra, najprostsza taka rzecz do pokazania. Teraz sobie zejdziemy trochę na poziom podłogi. Pierwsza rzecz, jak, żeby sobie uświadomić, jaka jest zależność między tarciem tocznym, to jest nasz przedmiot, obieg doświadczalny, cleaning liquid. Jaka jest różnica między tarciem tocznym a tarciem posuwistym? Dobra, zejdziemy sobie na poziom podłogi. Jeżeli ja bym chciał to popchnąć, załóżmy, że za każdym razem będę działał taką samą siłą, spróbujemy to sobie jakoś uświadomić. Jeżeli ja bym chciał to popchnąć, to zajedzie na taką odległość, a jeżeli chciałbym to przetoczyć, jedzie dalej. Pcham taką samą siłą. Oczywiście ja z racji, że nie jestem maszyną, jeszcze klęczę przed wami, z racji, że nie jestem maszyną, to nie jestem w stanie popchnąć tego z taką samą siłą, ale tam z dokładnością do któregoś miejsca po przecinku, nie, jeszcze raz. Pach, pchamy tak, poleciało dalej, jeszcze raz, pach, pach. Toczy się dlatego, że tarcie jest mniejsze. O, to właśnie dlatego samochody między innymi jeżdżą na kołach, a nie suną się na nie wiem czym. Plus, próbowałeś kiedyś zrobić kulik na piachu? Nie, to nie da się zrobić kulik. Znaczy da się zrobić kulik na piach, ale to będzie zbyt męczące dla konia w sumie. Dobra, więc już mniej więcej sobie pokazaliśmy, że tarcie toczne i tarcie posuwiste to jest co innego. Były w sumie cztery rodzaje, ale to było w tym wywodzie o tarciu. Toczne i posuwiste to jest co innego. Jeżeli to jest co innego, to nie możemy skorzystać ze wzorów na tarcie posuwiste. Czyli nie możemy, to trzeba jakoś to inaczej obejść. Dobra, ja jeszcze dorzucę coś takiego, że cały ruch tego ciała składa się z ruchu postępowego i ruchu obrotowego. Ruch postępowy jest związany z tą siłą QX, bo się jakby sunie w tą. Natomiast sam ruch obrotowy jest spowodowany tarciem. I teraz musisz sobie, kurczę, tutaj użyć swojej wyobraźni, bo jeżeli mielibyśmy jakąś tam powierzchnię i nasz liquid, wezmę jeszcze jakąś podpórkę. Jeżeli mielibyśmy, o, i nasz liquid, to jeżeli tu, o, wyobrazimy sobie działanie tarcia, to tarcie to powoduje, że to zaczyna się kręcić. Tak jakby, nie wiem, ktoś ciągnął za sznurek z tej strony i to się kręci. Żeby nie to tarcie, to by się nie kręciło, o, by się nie staczało w ten sposób. No właśnie to, co mamy w zadaniu, by się nie staczało w ten sposób, tylko byłoby po prostu tak. No, by tak było. Żeby nie tarcie. No i oczywiście by się nigdy nie zatrzymało, bo warunki idealne, tarcia nie ma i tak dalej. Ale to tam dobra, pomijamy ten przypadek. Ok. Czyli ustaliliśmy już sobie, że ruch obrotowy i ruch posuwisty, nie posuwisty, postępowy i obrotowy. Ruch postępowy to siła ta QX, a ruch obrotowy to powoduje ta siła tarcia. Dobra, w takim razie musimy się skupić na tej sile tarcia i sobie zastanowić się, jak to,
jak to może działać? Skoro powiedzieliśmy, że tarcie jest związana w pewien sposób tutaj z ruchem obrotowym, to skoro coś się obraca, to był moment siły, który powodował, że coś się obracało. W tym przypadku moment siły, który powoduje, że ta nasza walec się obraca, jest moment siły pochodzący od siły tarcia, TO, na jakimś tam ramieniu. Wiem, że już się robi powoli skomplikowanie z tymi nazwami, ja też mam problem, żeby się nie pomylić. Nie ma problemu. Się nigdy nie mylę. Więc musimy ustalić, na początku zastanowić się, jak to jest z tym momentem siły, który będzie działał na ten nasz tutaj walec. Moment ten siły będzie podchodził od siły tarcia T na ramieniu R. Dobra, czyli mamy jakiś moment siły. Moment siły M, który będzie równy T razy R. Dobra, jest taki moment siły, T razy R, wszystko spoko. Moment możemy rozpisać z drugiej zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego jako epsilon razy i, epsilon czyli przyspieszenie kątowe i moment bezwodności. Czyli epsilon zostawiamy, moment bezwodności zostawiamy, tarcie razy r zostawiamy. Dobra, dalej da się zobaczyć coś takiego, że epsilon to jest a przez r, natomiast moment bezwodności, z racji, że to jest ten walec, to jest 1 druga mr kwadrat, czyli wszystko rozpisaliśmy i tutaj widać r ki won zostaje 1 druga am równa się t. Mamy. Tarcie równa się 1 druga a razy m. Tyle. Jeżeli mielibyśmy moment bezwodności inny, czyli inne ciało, na przykład kulę, to wtedy nie byłoby jedna druga, na przykład tam dwie piąte, czy ile ta kula ma. Dobra, czyli już wystaliliśmy sobie to. W takim razie możemy się odnieść z powrotem tutaj, podstawić i coś nam wyjdzie. Czyli m razy a równa się mg sinus alfa minus jedna druga a razy m. Jedna druga a m przenoszę na tą stronę, masy wszędzie się skracają, wychodzi mi 1 plus 1 druga, czyli 3 drugie a równa się g sinus alfa. Jeżeli podzielę przez 3 drugie, podzielić przez ułamek, to pomnożyć przez jego odwrotność. Czyli 2 trzecie g sinus alfa równa się a. Jestem w stanie obliczyć przyspieszenie, jeżeli dane to jest masa ciała pół kilograma, kąt równi 30 stopni. To podstawiam. 2 trzecie razy g równe 10 i razy sinus 30 to jest 1 druga, czyli 10 to jest 1 druga, 5 razy 2, 10 na 3, 10 na 3 to jest 3, 1 trzecia metra na sekundę kwadrat, jest OK. I teraz jeszcze obliczmy sobie samotarcie. Samotarcie 1 druga AM, czyli 1 druga razy te przyspieszenie 3, 1 trzecia razy masa pół kilograma wychodzi 0,84 N. O. Dobra. Tak jak da się zauważyć w tych naszych wzorkach, to tarcie, bo tak, w tarciu posuwistym był ten współczynnik tarcia, a tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj tarcie zależy od momentu bezwodności naszej całej tej figury, jaką będziemy staczać, czy coś w ten deseń. No ale to jakoś tam potem jeszcze wyjdzie w praniu. Nie, no i tak wyjdzie w praniu. Dobra, kończymy to zdanie.